Zanim przejdę do odczytania wiadomości, którą przesłał mi dziś informator, opowiem wam dowcip. Kasia dostała komórkę. Pytanie, dlaczego się nie cieszy? Ponieważ to komórka rakowa. U Konona daje się zaobserwować nowy trend w jego zachowaniu, a mianowicie idzie teraz zaparte w sprawach, o których w minionych latach sam i to po wielokroć opowiadał, zarówno na filmach Na wiejskim człowieku, jak i u wiecznego prawiczka Rafała, który aby normalnie zjeść, musi grzebać w śmieciach. Ostatnim tego przyjawem jest to, co powiedział na wczorajszym filmie Na wiejskim człowieku pod tytułem Wygonili go z komendy za smród. Gdy na odczytane przez Jacka pytanie od widza z listu o te jego rzekome uprawnienia ratownika wodnego, zdobyte na kursie, na który musiał specjalnie pojechać do Wrocławia, gdzie warunkiem w jego mitomanii było przepłynięcie pod wodą bez maski 300 metrów, to Konon aż się oburzył, że on nigdy nic takiego nie mówił o tych 300 metrach pod wodą, a uprawnienia ratownika ma zdobyte jeszcze w Wilkowie. Czyli wobec tego, że wyprowadzili się z Mazur w połowie kwietnia 1975 roku, to według jego te rzekome uprawnienia musiał na egzaminie zdawać jeszcze w roku 1974, mając zatem 11 lat. Bowiem w roku 1975 do 15 kwietnia nie było jeszcze sezonu na pływanie, a w mazurskim Wilkowie basenu nie było i nadal nie ma. A już po tej jego wypowiedzi sprzed blisko 3 lat o posiadaniu uprawnień ratownika WOPR, zdobytych po przepłynięciu pod wodą 300 metrów bez maski, w nawiasie, a obecny rekord świata w takim pływaniu pod wodą bez maski na odległość wynosi 263 metry i należy do kobiety naszej rodaczki Magdaleny Solich-Talandy z Bielska Białej, która była pod wodą na jednym oddechu 4 minuty i 4 sekundy. To Konon mówił, że on się panicznie obawia wody, bo jemu cyganka wywróżyła, że się utopi. I zapewne też tym był spowodowany ten jego atak paniki i płacz, gdy był na Mazurach i płynęli statkiem, a 59-letni Krzysio Misio tak beczał ze strachu, że musiał do niego przyjść kapitan statku i zapewnić go, że dopłynął do brzegu i statek nie zatonie.